Zapraszam Cię do wysłuchania dwóch tekstów, przemyślenia ich. Pierwszy dotyczy inflacji, gospodarki współczesnej, kredytów i tym podobnych współczesnych problemów. To świadectwo osoby. A drugi to jest tekst biblijny. Mam nadzieję, że bardziej w tym tekście biblijnym się odnajdziesz. Drodzy, wysłuchajcie właśnie tego świadectwa, czy pewnych przemyśleń, dzielenia osoby. Mam nadzieję, że się nie odnajdziesz w tym tekście, niemniej jednak on niestety jest bardzo życiowy. Jestem w związku małżeńskim 5 lat i wtedy też wzięliśmy kredyt hipoteczny na mieszkanie. Oboje pracujemy, ja mam pracę w państwowej placówce, mąż u prywaciarza. Otóż obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Jesteśmy oboje ludźmi wierzącymi, jednak odkąd cała gospodarka się wali, podnoszą nam ciągle raty, przez co jest coraz gorzej z naszymi finansami. Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Musimy dobierać z odłożonych, bo brakuje, a zapasy wkrótce się skończą. Coraz rzadziej chodzimy do kościoła. Przestaliśmy się modlić. Oboje straciliśmy nadzieję, że to się jeszcze wszystko ułoży. Jest nam ciężko. Rodzina też nie ma nam z czego pomóc. Tak, wiem, że biorąc kredyt mogłam mieć świadomość, że mogą podnosić raty i tak dalej, ale to, co się już teraz dzieje, jest nie do przeskoczenia, nawet gdy dwoje pracujemy. Miał nam pożyczyć pewien człowiek, biznesmen, żebyśmy spłacili w banku. Umowa już była podpisana, ale jakieś chocki-klocki spowodowały, że jednak to się nie udało. Wtedy już całkiem się posypało, straciliśmy nadzieję, nie czujemy potrzeby pójść do kościoła, nie umiem się modlić, bo ciągle w głowie mam, że zabiorą nam mieszkania, a my nie mamy gdzie pójść. Jesteśmy w stanie spłacać 3000 zł miesięcznie, jednak przy obecnych oprocentowaniach tylko 300 zł idzie na kapitał. Wykańcza nas to psychicznie, a przez to zaczynamy się często kłócić. Boimy się o przyszłość, liczymy na cud, że znajdzie się ktoś, kto nam pomoże. Strasznie chaotyczna ta wiadomość, ale chce się tak wyżalić komuś na grupie. Pewnie dużo osób ma podobne problemy. Nie cieszy mnie niedziela. Kiedyś pędziłam o 6 rano do kościoła, żeby tak zacząć dzień. Dzisiaj każda myśl to jak zdobyć pieniądze, by móc spłacić kredyt. Proszę o dobre słowo. Młoda mama z kilkumiesięcznym dzieckiem, tak się podpisała. Spróbujmy skonfrontować to ze Słowem Bożym, bo nie ma co pozostawać tylko na poziomie jest źle, jest życie, takie jest ono i co tu zrobić? Tylko spróbujmy prześwietlić to Słowem Bożym. Ewangelia według świętego Marka, 1 rozdział, 16 werset do 20 wersetu. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zastawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Drodzy, w tej scenie Jezus jest kimś dynamicznym. Przechodzi obok ludzi, którzy skupiają się na naprawie sieci. Są statyczni. Wpatrują się w to, co z natury swojej może uwikłać. To samo słowo naprawiać pojawia się w pierwszym liście Piotra 5:10. Posłuchajcie tego fragmentu. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał, jak Jezus nad jeziorem, do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. W tym tekście jest to samo słowo, właśnie dotyczące naprawy. Chciałbym wam powiedzieć tak. Możemy, podobnie jak ta osoba, która szczerze się podzieliła tymi swoimi problemami, siedzieć i wpatrywać się w to, co nas wikła, siedzieć i wpatrywać się w to, czym jesteśmy splątani. możemy dać się tym zmartwieniom tak uwikłać, być taką rybą, która wplątała się w sieci, że jedyne co widzimy to kłopoty, zmartwienia, problemy i to zniewala człowieka. Tymczasem Pan Jezus jest tym, który siedzi nad nami, jak rybak, nad sieciami. I On nas naprawia. Słowo Boże właśnie o tym mówi. Gdy trochę pocierpicie, Bóg sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Mam nadzieję, że to rozumiesz i masz ten obraz. Człowiek siedzi nad naprawą swoich sieci. Wciąż je próbuje naprawiać, łatać, nakładać łatę na łatę, skręcać na nowo. Ja się nie znam do końca na sieciach, ale z sieciami pewnie jakoś tam się na nowo je wiąże, dowiązuje i tak może czasami 5 razy to samo miejsce, żeby sieć się nie rozerwała. To człowiek robi wobec rzeczy tego świata i może być tak skupiony, że nie zobaczy Jezusa przychodzącego. Tymczasem Pan Jezus siedzi nad nami i pracuje nie tylko nad nami, ale i nad tym, co nas zniewala, w co daliśmy się wplątać, nad tą siecią, która nas może krępować. Spróbuj przez ten komentarz biblijny usłyszeć właśnie te słowa Jezusa: pójdź za mną, pójdź za mną. Nie pozwól, żeby zmartwienia, troski tego życia tak cię uwikłały, że powiesz: nie mam potrzeby się modlić. Nie mogę się skupić na modlitwie. Bez sensu jest ta modlitwa. Ja będę siedzieć nad tymi moimi sieciami, je wciąż łatać, wciąż liczyć na siebie, że ja swoimi różnymi pomysłami albo licząc na cud, który przyjdzie, niezależnie od modlitwy, nie modląc się, przyjdzie ten cud, rezygnując z kościoła, z mszy świętej, przyjdzie ten cud i jakoś to będzie lepiej. Jak będzie lepiej, no to wtedy dopiero zacznę się modlić. Proszę Cię, wpuszczaj Boga do swoich zmartwień. Wpuszczaj Boga do swoich sieci. Pozwól Bogu, by siedział nad Tobą i Ciebie naprawiał. I Ciebie wyplątywał z sieci, zmartwień Twoich. Nie daj się w nie uwikłać. Nie daj się w nie uwikłać. Pierwszy list Piotra zaznacza: gdy trochę pocierpicie. Taka niepewność nam jest potrzebna, żebyśmy nie zatracili się na wieczność przez to, że tu za bardzo się zadomowimy na tej rzeczywistości doczesnej. Będzie nam dobrze, będzie nam wygodnie, będziemy samowystarczalni. To jest wielka pokusa, żeby tak żyć, a Pan Bóg jest tylko dodatkiem. Jak mam potrzebę, to pójdę do kościoła. Jak mi się chce, to się pomodlę. Jak mam głowę wolną i nie mam większych trudności, no to wtedy Pana Boga zaproszę do swojego życia. Jest to duża pokusa. Uważaj na nią. Uważaj. Proszę Cię, byś nie pozwolił, by zmartwienia były takimi chwastami, które powodują, że nie słuchasz Słowa Bożego, nie chodzisz do kościoła, nie podejmujesz się modlitwy, rezygnujesz z modlitwy. Przypomnij sobie właśnie przypowieść o siewcy. Ziarno padło między chwasty. Tymi chwastami są nasze zmartwienia. I ciernie chwasty wybujały, zagłuszyły słowo. Niestety w przypadku tej kobiety, która się szczerze podzieliła, tak właśnie było. Nie bądź podobny do takich osób, które uwikłały się w sieć i próbują samymi swoimi siłami się wyplątać z tych matni. Życiowych matni, stóp procentowych, inflacji, kredytów, problemów z dziećmi, problemów w pracy, problemów rodzinnych, problemów duchowych, problemów we wspólnocie. I to zamiast przybliżać ich do Boga, utwierdzać, ugruntowywać, oczyszczać, to ich niszczy. Nie bądź podobny do nich. Błogosławię Cię, by to słowo Cię poruszyło i skłoniło do modlitwy. Systematycznej, solidnej modlitwy. Wtedy, gdy nie czujesz, nie chce Ci się, nie możesz się skupić, właśnie wtedy dużo się módl. I ufaj Panu Bogu. I ufaj Panu Bogu. Choćby ostatkiem sił, chwyć się Jego obietnic, że On Cię umocni, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje. Tylko usłysz to słowo: pójdź za mną, zostaw te sieci. Idź za Jezusem. Idź za Jezusem. On Cię naprawi. Zajmij się Jezusem, On zajmie się Tobą. Błogosławię Cię, by tak było. W W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będzie mi bardzo miło, jeżeli przyjmiesz to błogosławieństwo. Skorzystasz z tej serii komentarzy biblijnych. Możesz napisać na dole: przyjmuję to błogosławieństwo, uczynić na sobie znak krzyża. Drodzy, zobaczcie, co jeszcze Wam polecam. Będzie mi tym bardziej miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał z dzwonkiem, by otrzymywać powiadomienia o transmisjach na żywo o 20:30. I nie zapomnisz o kolejnych komentarzach w poniedziałki o 15:15.